ludzie chcą ją oglądać, bo na pewno trzecia część, nasza trzecia, czyli ogólnie piąta, by nie powstała, gdyby ludzie jej nie chcieli oglądać. I wydaje mi się, że Kogel Mogel jest kinem dla ludzi, a nie dla recenzentów. Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Jakub Szewczyk, to jest Świat Gwiazd, a razem ze mną Aleksandra Hamkało. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na konferencji trzeciej edycji projektu, akcji Lubię Siebie. Powiedz, dlaczego zgodziłaś się wziąć udział w tym projekcie jako ambasadorka? Bo lubię siebie i moim zdaniem drogę do tego polubienia siebie, ponieważ uważam, że bardzo wielu osobom nie jest to dane defaultowo przy urodzeniu, warto promować właśnie drogę i narzędzia, a nie sam fakt lubienia siebie. Chociaż też, sam fakt lubienia siebie też, ale takie zdrowe i mądre lubienie siebie. W poście, który napisałaś na Instagramie na temat tej akcji, napisałaś o górkach i dołach, czyli jakichś takich problemach w tym dojściu do lubienia siebie. Czy to była rzeczywiście długa i wyboista droga do tego, żeby móc stanąć przed lustrem i tak bez jakichś ogródek powiedzieć lubię siebie? No, wydaje mi się, że jeśli ktoś mówi, że nie ma w życiu żadnych problemów, to po prostu kłamie. I wszyscy je mamy. I wszyscy sobie z nimi radzimy na różne sposoby, a dla mnie takim dosyć mocnym i dobrym momentem w życiu było to, kiedy zobaczyłam problemy nie jako coś, co jest kłodą na mojej drodze, niepowodzenia, nie jako coś, co mi ma w czymś przeszkodzić, tylko jako coś, co mi pomaga spojrzeć na swoje życie krytycznie, ale nie krytycznie, to znaczy jesteś zła, tylko krytycznie, to znaczy co można naprawić, co nie gra. Po prostu były drogą do głębokiej analizy swojego życia i w momencie, kiedy im lepiej poznawałam siebie, tym łatwiej mi było być w takiej lekkości w życiu i w harmonii po prostu. Tutaj dzisiaj pojawiły się takie głosy, że od tego, znaczy, że to, czy będziemy siebie lubić, czy nie w dorosłości, ma swój zaczyn w tym, jak byliśmy wychowywani i w tym, co się działo w trakcie naszego dzieciństwa. Jak myślisz, co powinno być jakimś takim czynnikiem przy wychowywaniu dzieci, żeby one w przyszłości łatwiej mogły siebie akceptować, będąc już dorosłymi ludźmi? Podstawą jest to, żeby rodzice pokazali, że akceptują swoje dzieci. Bo jakby rodzice są tą siłą, która sygnalizuje dzieciom, czy coś z nimi jest tak, czy nie tak. Jeżeli rodzice krytykują swoje dzieci nadmiernie, a często to się dzieje dlatego, że oni chcą je dopasować do swojej wizji, jakby dzieci są oddzielnymi bytami i oczywiście wychowują się w środowisku pewnym, ale to nie znaczy, że są naszymi kopiami czy realizacją bezpośrednią naszych wizji. I myślę, że takie dzieci po prostu też znają siebie lepiej, bo na własnym doświadczeniu uczą się tego, co w świecie funkcjonuje dobrze, a nie tylko chodzą jakby według ścisłych wytycznych tego, co im mówią opiekunowie. A drugą sprawą na pewno jest też dawanie przykładu. Ja na przykład nigdy nie widziałam swojej mamy, która by się łapała za boczki i oglądała i mówiła o tym, że jest za gruba, za chuda, czy jakaś nie taka jak trzeba. I myślę, że to w bardzo dużym stopniu pozwoliło mi szybko i z pewną łatwością dojść do akceptacji własnego ciała. I wydaje mi się, że oglądanie swoich rodziców, którzy znają swoje ograniczenia, nie mają jakiegoś wielkościowego poczucia o samym sobie, ale akceptują właśnie siebie, jest niezwykle zdrowym środowiskiem do wzrastania. Tutaj dzisiaj ze sceny padło wiele słów, jakichś recept, jakichś rad i wypowiadały się kobiety, wszystko odnosiło się właściwie do kobiet, ale czy mężczyźni znajdą zastosowanie w tym wszystkim, co tutaj dzisiaj padło? No, wydaje mi się, że to chyba dotyczy nas jako ludzi ogólnie. I oczywiście zostały tutaj zaproszone kobiety, mamy taki trochę kobiecy krąg, ale wydaje mi się, że wszystko, co dziewczyny mówiły i również to, co mówiłam ja, nie było jakoś bardzo mocno nacechowane płciowo, więc jak najbardziej. Ja żyję z jednym mężczyzną od kilkunastu lat i też obserwuję jakby jego drogę do
do tego, nie wiem, czy on by tak to nazwał, ale myślę, że one są na, w bardzo wielu płaszczyznach tożsame. Chciałem zahaczyć trochę o twoją ścieżkę zawodową, bo wzięłaś udział w kontynuacji kultowej serii Kogel Mogel. Tak. I chciałem zapytać, kiedy przyszła do ciebie propozycja zagrania w tej kontynuacji, czy ty od razu byłaś chętna do tego, żeby wziąć w tym udział? Reżyserem pierwszej części był Kordian Piwowarski, z którym się bardzo lubiłam i z którym już wcześniej pracowałam. Jakby wzięcie na warsztat tak kultowej pozycji też było bardzo kuszące, więc nie zastanawiałam się długo. Ja też lubię grać po prostu. I nie mam czegoś takiego, że będę wolała siedzieć w domu zamiast stać przed kamerą. Po prostu lubię swoją pracę, więc nie miałam wielu oporów, a w ogóle już niedługo trzecia część, więc już prześcigniemy ilość. Kogel Mogel 5? Tak. To jesteśmy w szoku, bo nie wiedziałem o tym, ale powiedz, czy z tej trzeciej i czwartej części jesteś zadowolona z tego efektu, bo one no, w społeczeństwie też ze względu na sentyment do tego, co się działo w pierwszych i w drugich, na sentyment do tego klimatu, no były recenzje takie skrajne. Jak ty odebrałaś to, jak te produkcje wyszły, że tak powiem? Ja nie oceniam swoich filmów, to jest zupełnie nie moja funkcja, więc jakby ja wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię, daję ją ludziom, a skoro kręcimy trzecią część, to znaczy, że ludzie chcą ją oglądać, bo na pewno trzecia część, nasza trzecia, czyli ogólnie piąta, by nie powstała, Gdyby ludzie jej nie chcieli oglądać, i wydaje mi się, że Kogel Mogel jest kinem dla ludzi, a nie dla recenzentów. Także ja nie oceniam swoich filmów, ale cieszę się, że widownia nam sprzyja i że chcą oglądać kolejne części. Bo trochę odmienną strategię jeszcze za życia reprezentowała pani Katarzyna Łaniewska, która udzieliła kiedyś wywiadu i ona tam, ten tytuł jest chyba sformułowany w ten sposób, że ona miażdży Kogel Mogel 4 chyba, czy 3. I właśnie o czym to może świadczyć, jeżeli właśnie no, taka postać jak pani Katarzyna Łaniewska wypowiada się w nieprzychylny sposób, też dużą uwagę poświęciła w swojej wypowiedzi montażowi, że montaż tutaj mógł troszeczkę zawinić. No, bardzo mi przykro, powinien pan o to zapytać panią Katarzynę Łaniewską, ale już nie będzie miał pan okazji, ponieważ pożegnaliśmy się z nią jakiś czas temu, a ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem. W takim razie, czy możesz nam cokolwiek zdradzić z jakiegoś zarysu, jakąś zapowiedź, chociaż drobną, tego, co się stanie w kolejnej części serii Kogel Mogel? Czy ja wiem? Nie wiem, musiałabym przejrzeć umowę. Nie wiem, czy mogę coś zdradzić. Słuchajcie, no będzie trzecia część, czyli piąta. I to jest na pewno coś, co mogę zdradzić, ale wolę nie podpadać producentom i nie wiem, czy mogę cokolwiek więcej zdradzić. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku, z tego, co słyszałam. Ale to też jeszcze nie jest potwierdzone. A ty w ogóle przychylnie patrzysz na modne, coraz bardziej tak zwane remake'i, które się pojawiają, bo i Znachor dostał swoją odświeżoną serię i wiele jeszcze innych produkcji. Czy to jest coś, myślisz, co dobrze przysłuży się polskiej kinematografii? Wiesz co, nie widziałam jeszcze Znachora. Podobno jest dobry, słyszałam bardzo dobre opinie. Nie wiem, czy się przysłuży. Mój ulubiony remake to Psychol, czyli remake Psychozy Hitchcocka. Bardzo dużo lat temu powstał i to mogę zarekomendować. Świetny remake. A czekasz może na Akademię pana Kleksa, która już w styczniu w kinach? Czekam, bo to jest kolejna z rzeczy, którą będę mogła oglądać razem z moją córką. Zresztą moja córka oglądała pierwszą Akademię Kleksa i bardzo lubimy piosenki z niej. Więc lubię takie filmy, które mogę sobie oglądać z moimi dziećmi. Zazwyczaj dostarcza mi to Pixar, a tym razem dostarczy mi to polska produkcja, więc tym fajniej. Jestem bardzo ciekawa i na pewno obejrzymy wspólnie. Super, to w takim razie powiedz w takim razie na koniec, czego ci życzyć. Spokoju i radości. Tego życzymy w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę.